Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w klubie przy ulicy Zana 72. Właśnie się odbyła druga w tym miesiącu edycja klubowych sparingów bokserskich. Moim gościem jest Julka Szeremeta. Cześć Julka. Witam. Dawno się nie widziałyśmy. Ostatnio zdaje się przed Sylwestrem. Kupę czasu. Powiedz mi, co się działo w Twoim życiu w tym czasie? No, troszkę się nie widzieliśmy. Ostatnim czasem byłam na zgrupowaniu. Właśnie tydzień temu przyjechałam. Warto powiedzieć, że Julka była na zgrupowaniu we Władysławowie. Od stycznia zmieniłaś nie tylko kategorię, wagową, w której będziesz występować, ale także przeszłaś do młodzieżówki, tak? Tak, dokładnie. Przeszłam do starszego rocznika już w tym roku. Spełniły się marzenia Julki. Kolejnym, stary, nie nowy trener Tomasz Dylak. Jesteś zadowolona chyba z tego? Tak, jestem bardzo zadowolona, że trener przeszedł z nami do nowej kategorii. Warto powiedzieć, że wcześniejszą kadrę też prowadził trener, więc Julka jest z nim zaznajomiona. Jesteście wszyscy sobie dobrze tam znani z dziewczynami, więc chyba fajnie się trenuje. Tak, już znamy się 2 lata z trenerem i z dziewczynami i wiemy jak treningi, no i znamy się już, to też. No więc fajnie. Dzisiaj gościłaś na naszych klubowych sparingach. Powiedz mi, jak Ci się podobało? No, bardzo fajnie. Było parę fajnych bardzo sparingów, no i też fajnie, że dzieci mogą się rozwijać. Miałaś ochotę może wyskoczyć do ringu dzisiaj? Nie, niestety nie. Znaczy niestety nie miałaś ochoty, czy nie miałaś sparring partnera? Nie miałam z kim. Dobre walki były Dawida Litkę, Godzia Sargasjana. Jak Ci się podobała? No ten ostatni sparring najfajniejszy według mnie, no i doświadczenie i taki pokaz fajnego sparingu. Dobrze, wróciłaś niedawno z kadry, plany masz takie, że jedziecie na Węgry na turniej. Jaki to będzie klasy turniej? No wysokiej klasy turniej będzie, bo będą dziewczyny z igrzysk na przykład, słyszałam. Brazylia będzie, no będą z różnych krajów, więc mocny turniej. Podwyższyłaś wagę, 57 kg. Znaczy, no tak różnie, 5,4, 5,7. Teraz na ten turniej startuję w 57 kg i będę rywalizować o Mistrzostwa Europy w marcu. O, dobrze wiedzieć. A powiedz mi, jak siebie widzisz na Mistrzostwach Europy? Ostatnich nie wywalczyłaś żadnego medalu. Jak się widzisz w tym roku? No, w tym roku nie wywalczyłam żadnego medalu. Walczyłam wejściem o medal w walce z Rosjanką. Niestety przegrałam, no ale zebrałam doświadczenie. Jestem przygotowana, będę przygotowana lepiej w tym roku. Wróciłaś tutaj u nas w klubie pod skrzydła Igora Sikorskiego. Powiedz mi, od kiedy z nim trenujesz, jak często? No obecnie teraz trenuję tydzień czasu, zostało mi tydzień czasu do zawodów, trenujemy 2 razy dziennie, raz boks, raz mam bieganie, trening tlenowy, no i też mam rozpisane treningi od trenera Jakuba Sawickiego na siłowni Motoryka. Jak się widzieliśmy dzisiaj na backstage'u, no Julka zmieniła figurę, trochę krągłości przybyło tu i ówdzie, całkiem. Powiedz, jak to zrobiłaś? Waga robi swoje. A więc Julka, w następnym wywiadzie podzielisz się, jak osiągnąć tak piękny tyłeczek, nam tu wszystkim, okej? Oczywiście. Sama będę słuchać. Widzimy się następnym razem na kolejnych sparingach, ewentualnie jak wrócisz z Węgier. No i życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.